Hej, hej, witam was bardzo, bardzo serdecznie, jako że wybieram jako pierwszy. To nie wybiorę Zaratula, bo Zaratul został wzięty. No dobra, co byśmy chcieli wziąć, żeby tego Zaratula trochę kontrolować? Myślę, że... Brightwinga. Chociaż obawiam się, że Brightwinga... Znaczy, Brightwinga pewnie wam pokazywałem, ale... A może rzucimy sobie okiem na to, jak... Kurde, ale mają... Ale mają skład. Keltas i Zeratul. Keltas jest potężny, zwłaszcza na tej mapie, chociaż... Może ta mapa nie jest idealna dla niego, bo tam jest... Często są takie miejsca, gdzie można go złapać out of position. Czyli w takim miejscu, w którym teoretycznie nie jest bezpieczny. Bo tam się walczy o te Garden Terrory. Natomiast najlepszą kontrolą na Keltasa jest Zeratul, którego też mają. Ale spokojnie, no. Martwi mnie, że mamy Abatura. Nie jestem wielkim fanem Abatura. Abatur musi być bardzo dobry, żeby mieć wpływ na team. Plus team musi być bardzo dobry, żeby Abatura wykorzystać. Za dużo jest tam rzeczy takich losowych. Dlatego też nie lubię grać Abaturem, bo jak się z jednej strony wybierze Abatura i gra się nim dobrze, to przy świetnym teamie idzie rewelacyjnie. A jak się dostanie kiepski team, to idzie fatalnie. A jak się gra słabo Abaturem, a team jest dobry, to i tak idzie słabo, bo brakuje jednej postaci. Więc Abatur świetnie sprawdza się wtedy, kiedy drużyna jest dobra i Abatur jest dobry. Kiedy jedna z tych rzeczy kuleje, to jest kicha. No ale dobrze. Mamy Abatura, natomiast Abatur z Illidanem dosyć dobrze się sprawdza i z Muradinem też się dosyć dobrze sprawdza. Nie mamy żadnego range DPS-a. Będziemy wszystko robili mele. No nie wiem. Nie wygląda to rewelacyjnie. Powiem wam szczerze, ale spróbujemy jakoś to wykorzystać, nieprawdaż? Nie jestem do końca pewny, czy pokazywałem wam Brightwinga w tym update'cie już ostatnim. Leczy słabiej niestety, niż by chciało się, by leczył, ale ma inne zalety. Mobilność... A, pogadamy w trakcie, nie? Najlepiej tak będzie. Brightwing to jest... Czyli po polsku jest to skrzydła. Ja ją buduję przede wszystkim pod Phase Shift, czyli tą naturalną umiejętność przemieszczania się. To jest Phase Shift, tak to się nazywa, Phase Shift. Bo Brightwing nie ma mounta. Może tylko poruszać szybciej dzięki Pixie Dust, który trochę zwiększa prędkość ruchu na krótki czas, no a poza tym przeskakuje między sojusznikami. Więc okej, niech się przemieszcza. Z Abaturem będziemy się mogli przemieszczać bardzo sprawnie. Wybrałem pierwszy talent, który powoduje, że za każdym razem, kiedy takim naturalnym leczeniem, Soothing Mist, trafię któregoś z sojuszników, to cooldown na Phase Shift'cie zostaje zredukowany o 2 sekundy. I ja... Jedna rzecz jest niezwykle istotna w tej całej zabawie. Sojusznik jest w potrzebie! Ja nie mogę iść na linię sam, bo ja muszę iść z kimś, tak żeby móc się swobodnie przemieszczać, więc zrobimy to tak. Lepiej bym się sprawdził z Illidanem, coś mi się zdaje. Shit. No, zamiast się cofnąć, to się napierdzielał. A tak i tak to już jest z tymi Illidanami, niestety. Więc wszystko, co buduję, to tak, żeby ten Phase Shift poprawić. Widzicie tutaj? Zaratula, ja go widzę, no ale... Łajdak. Bohaterowie, za parę chwil zapadnie noc. Obyście byli. Okej, okej. Leczymy, leczymy. W tej chwili ten Phase Shift tylko zmniejsza się cooldown jego. Okej. Natomiast z czasem będzie robił jeszcze ciekawsze rzeczy. Znowu widzę tu Zaratula. Weź to, panie. Okej. On się cofnął. Ja sobie spokojnie tutaj będę funkcjonował. Będę zbierał tutaj expa na razie. A potem się przyniosę, jeżeli będę potrzebny. Dobra, teraz przesadził troszkę.
Uter tam zginął. Dobra. Widzicie, część którą się przeniosłem i teraz już mam znowu dostępne to wszystko. A teraz, jak się przeniosę, to obszar zostanie odkryty. Czyli na przykład taki Zaratu nie będzie się mógł schować. Już 17 sekund. To ma normalnie 45 sekund cooldowna, więc jak widzicie, działa bardzo sprawnie. Przy tym jak sam siebie leczę, to też ten cooldown się zmniejsza. Okej. Okay. Brightwing jest bardzo dobry, taki bardzo dobrym bohaterem, żeby wpływa na ten sustain, to się tak nazywa, to znaczy wielu bohaterów leczy naraz. Natomiast nie ma takiego bursta do heala, takiego heala, który pozwoliłby uratować jakiegoś bohatera, kiedy jest umierający. Gdzieś tam potem z Ultimate'a można to robić, zastanowimy się nad tym Ultimate'em później. Ale teraz... Ja widzę, że sobie, skoro tam poszedł Muradin, to mnie raczej nie potrzebują. To ja zostanę na linii i będę zbierał expa. Mamy już 6 poziom, czyli jesteśmy do przodu. Trzeba pamiętać o tym, że oczywiście największym problemem będzie Keltas gdzieś tam po 16, po 10 już będzie stanowił spory problem. Wasz przeciwnik wyhodował własny koszt. Dobra. Teraz trzeba by tam bronić. Zrobimy to w ten sposób. Przeniesiemy się tutaj. Co dostarczy wizję gdzieś tam przez jakiś czas, gdyby nam się chciało do skóry dobrać. Shit. Lecz się, lecz się, lecz się. Okay. Już przeżyję. Ktoś tam używa poisona. Poison nie jest tak dobry, jak bywało w przeszłości. No właśnie. Zamieniliśmy w owieczkę. Zmieniliśmy w owieczkę Zaratula i nie mógł sobie odskoczyć. I to jest coś, co nas cieszy. Okej. Okay. Mogę sobie skoczyć w ten sposób. Illidan dostał shielda, mamy wizję, a ja cały czas leczę tymi impulsami. Mój cooldown się redukuje, więc to jest to, co jest najważniejsze w tej całej przygodzie z Brightwingiem. Niestety kompletnie żeśmy... Dobra, poison doszedł. Ja już mam na face shifcie cooldown, mogę się przenosić w inne miejsce, gdybym miał taką potrzebę. Widzicie Zaratula? Ja go widzę. Spokojnie, nie leć za nim, on się cofnie. Więc jakby... Problem z Brightwingiem jest taki, że ciężko jest tego Zaratula wyciągnąć. Widzicie, jak go widzę. Jak mam owieczkę, to on nie jest mi groźny, bo on nawet jak wyskoczy z ukrycia... Tylko ja go dziabnę w ten sposób. Okej. Okay. Wiemy, że on jest tutaj. Będziemy trochę im utrudniać tutaj życie. Przeniesiemy się, bo czuję, że tutaj... No, widzicie? Jak żeśmy uratowali Zaratula. Znaczy, uratowaliśmy Muradina. Już mamy prawie cooldown na kolejnym... No i znowu uratowany. Butcher powstrzymany. Weźmiemy sobie, to jest kilka możliwości. Znaczy, ten Blink Heal, on na pewno by się bardzo przydał tutaj. I teraz ja się zawsze zastanawiam. Czasami możliwość wypchnięcia przeciwników jest bardzo, bardzo dobrą rzeczą. Ale weźmiemy sobie Blink Heala. O, widzicie tutaj? Ja się nie dam zaskoczyć. Jasne,
Błogosławieństwo dla przyjaciół! Shit, no. Nie jestem w stanie wszystkiego zrobić, kurde. Dobra, ktoś weźmie i Lidan go weźmie, miejmy nadzieję. Ja zostanę, żeby sołkować exp. Zaczną się problemy z Keltasem niedługo. Będę musiał sobie odpowiedzieć na pytanie, czy lepiej zabijać Keltasa, czy może lepiej... Znaczy zamieniać w owieczkę Keltasa, czy może lepiej Zaratula. Teraz skupiałem się na Zaratulu, ale i Butcher też jest problemem, jak on odpali swoją... Okej. Okay. Ładnie, ładnie, ledwo żyją tam te szkarady. Fantastycznie. Chcemy wizję, żeby było widać. Ale no nie jestem ten tral. No właśnie, tral jest strasznie, strasznie napastliwy, no jakoś dajemy radę. 6 sekund. Dobra, 6 sekund do tego, żeby się przenieść. Gdyby zaszła taka potrzeba. Okay, to nie będzie to. Będziemy musieli uciekać zaraz. Weźmiemy sobie speeda. Wszyscy żyją? Nie, ale trochę źle użył tego. Błogosławieństwo dla przyjaciół! Już lecę! Dwóch zabitych! Trzech zabitych! No i proszę. Tośmy ich teraz ładnie wycięli. Mamy bardzo, bardzo ładny melee damage. Ja znowu mogę użyć face shifta, gdyby taka potrzeba zaszła. Tam od góry bardzo ładnie puszuje Abatur. A my sobie radzimy tutaj zupełnie spokojnie. Dobra, mamy jeszcze chwilę, tylko teraz przydałby się, szczerze mówiąc, jakiś DPS, bo tak? To może być tu ciężko. No spokojnie, ja na pewno zdążę uciec, nie wiem jak Moradin. Ale Moradin też jest nie najgorszy w uciekaniu, on może gdzieś tam doskoczyć, odskoczyć. Możemy troszkę Lidanowi. Teraz mam 35 sekund cooldownu, nie bardzo mam jak ten cooldown odbudować. Okay. Widzę, że Abotur nie dał rady oczyścić tego kampa. A nie, Lidan. No teraz to no, niestety. Bądźcie uzdrowieni, przyjaciele! No jednak pomogłem. Taki jestem pomocny. No i znowu mam cooldown, możemy się tam... Myślałem, że tutaj jest tral, ale widzę, że się przeniósł, okej. Okay. Ja czasami zerkając na mapę... Okej. Okay. Co jest grane? Dostałem stuna. Nie mogłem się uwolnić, dostałem najpierw stuna od wrednego tego Diablo, bo on jak apokalipsę jak rzucał, zapomniałem, że ja też przecież dostanę tego stuna. Bądźcie uzdrowieni, przyjaciele. Już lecę. Proszę bardzo. Kolejny dobrze się spisałeś, uzdrowiciel. Dwóch zabitych. No shit, szkoda, szkoda. Zagłada! Błogosławieństwo dla przyjaciół! No i dobra. Leczymy, leczymy. Tral troszkę pada nam, prawda? Dosyć często, no jest dosyć agresywny, no, takie jest jego zajęcie.
Muradin, widzę, jest bardzo sprawny. Ja się przeniosę do niego w ten sposób, żeby mieć tu wizję na tym obszarze. Przynajmniej wiemy, czy nikt się nie kręci w pobliżu. Kręci się diablo, ale chyba nie zwróci na nas uwagi. I mam 20 parę sekund do kolejnego. Okej. 19 sekund, Muradin się cofnął. Mamy kontrolę nad mapą, tu się bardzo ładne rzeczy dzieją. Ja mogę gdzieś tutaj sobie połazić. No tak chociażby, żeby trochę ekspa zbierać, chociaż... Teraz starczy, nie? Keltas gdzieś tutaj chyba się chce wybrać. A, shit. No niestety. Nie dam rady go tu zgładzić, on się... Widzicie go? No. Trudno się mówi. Okej. Straciliśmy to. Teraz trzeba uważać, bo tu będzie wjazd. Będzie wjazd w postaci Keltasa. Bardzo nieprzyjemnie zrobił Zaratul, wbijając się na Abatura. Zaratul czy Zeratul? Ja nie jestem tego pewny do końca. Mniejsza z tym. Nie wiem, co wystarczyło go sprawdzić, nieprawdaż? Widzicie, ja go tu widzę. Jest dziadyga. No ktoś za to zapłaci życiem. Okej. No i jesteśmy. Znowu dwóch przeciwników padło. Cały czas muszę zwracać uwagę na to, co się dzieje i staram się zwracać. Okej, przenieśliśmy się tu. Ta roślina trochę jest zagubiona. To jest martwy Buczel. Okej. Błogosławieństwo dla przyjaciół! Zrobiłem co tylko mogłem, żeby Muradina uratować, ale... się nie udało. Okej, jesteśmy. Mamy wizję. Kurde, ten Abatur biedny ginie. Musi się cofnąć po prostu pod bazę, no. Dobra. Abatur musi po prostu zostać... Widzę cię, ale nic nie mogę ci zrobić. Jakbym miał jakiś Cone of Cold albo coś, jakiś taki stożek. Okej. Poprawimy sobie to leczenie, takie podstawowe. W tej materii heala można mieć inne pomysły, ale... Okej. Ten sobie wziął przenoszenie Living Bomby. Leczymy. Cały czas jest Muradin w okolicy. Przepchnęliśmy bardzo ładnie te towery. Teraz trzeba uważać. Zrobiłem to, żeby mieć wizję. Żeby nam tutaj... Och, kurde. Ładnie życiem zapłaci. No trochę to...
Trzymał się. Prawie, kurde, zapłaciłem za to życiem, co? Myślę, że powinniśmy trochę cofnąć teraz, za ostro tutaj. Tak nie zdołamy tego podpuszować, ale może twierdzę właśnie. Niepotrzebnie mnie ratuje, uciekaj. Ja się teleportuję w ten sposób. I już jestem bezpieczny. No i proszę, elegancko. I mamy wizję jeszcze przy okazji. Jakby mobilność Brightwinga jest absolutnie nie do zaprzeczenia. Ja ten jego Blink Heal bardziej biorę też dla ze względu na możliwość przeskoczenia gdzieś tam. Ostro wszedł. Jak się udało to zorganizować? Tak, to nie miałby szans przeżyć przy żadnym innym healerze. Więc jak mówię, Brightwing na pewno jest niespecjalnie silny, jeżeli chodzi o ten heal taki bezpośredni, to jednak potrafi, kurde. Dobra, zrobili tego kampa. My zrobiliśmy tego, w porządku. Przeniesiemy się tutaj, mamy wizję, wiemy gdzie jest. Bardzo nieostrożny ten Keltas. Ktoś nie powinien się w takiej sytuacji poruszać w ten sposób. Ale się poruszają. Chyba są trochę w takiej nie do końca wesołej sytuacji, bo... No, mają wszystko, co powinni mieć, żeby to wygrać. Ale mamy bardzo dobrego Illidana. Ktoś tam zginął? Chyba ktoś im zginął. Zaraz to im zginął. Co się stało? No i proszę. Butcher nie jest zbyt mocny, jeżeli chodzi o możliwość przetrwania. Jak się już ktoś mu dobierze do skóry, no to jest pozamiatany. Shit. Nie dam rady, kurde, skończył. Ależ ten Illidan jest napastliwy straszliwie. Okej, on się podleczył. A i załatwiony przy okazji. Muradin roztrzaskał tą. Rdzeń. No widzicie, fajny, moim zdaniem bardzo, bardzo przyjemna gra. Chociaż cały czas byliśmy w natarciu, ale wreszcie miałem okazję pokazać takiego Brightwinga, jakiego lubię. To znaczy takiego, który musi być mobilny i potrafi być mobilny. Wiele osób uważa, że po tym update'cie Brightwing stracił i faktycznie on dużo lepiej już się teraz nadaje na takiego off-healera, czyli takiego drugiego, ale podhealowałem lepiej niż Uther. Pewnie dlatego, że miałem częściej okazji i to najwyraźniej z tego wynika, bo się przemieszczałem po polu tam, gdzie byłem potrzebny. Jednak mimo tego braku tego
takiego konkretnego uderzenia healem co jakiś czas, no Brightwing swoje robi, nie? Zobaczymy sobie, jak ten Illidan. Bardzo dobrze zagrał ten Illidan. On miał na sobie i Zaratula, i mnie, więc no, miał możliwości. A, Hirolik 8. No do ciekawej ekipy trafiłem, skoro mi się tutaj trafił kolega z 8 tej. 225 total hero level, to chyba prawie tak jak ja, kurde. Też taki maniak, no. Maniak jak ja. Zobaczymy sobie Keltasa. 16, kurde, chyba co ja z takimi wysokimi ligami gram? Może mnie system sprawdza, czy ja czasem nie jestem lepszy niż na pierwszy rzut oka widać. Nie, 24, czysty przypadek. Okej, okay. Sprawdzimy sobie jeszcze Utera. 19, dobrze, no zmierzamy w dobrym kierunku. Na to wygląda i trochę mnie to smuci, bo wygląda na to, że jakby jestem skazany na granie supportem, bo po pierwsze to lubię, po drugie nawet mi nieźle idzie, no, ale też lubię asasynami, zaratulami i innymi takimi. No cóż, dziękuję za uwagę, pozdrawiam serdecznie, trzymajcie się, hej, hej. Oh, shit. Nuclear launch detected.